Cześć. Dzień dobry. Przyjechaliśmy na Zadupie dzisiaj. Jest zimno w chuj. Ja mam 4 rękawy, w tym bluzkę termiczną i spodnie termiczne i jest zimno. Nie spadł śnieg, bo widzieliśmy, że w niektórych miejscach spadł. Na przykład Zdrowy Zagonek ma śnieg u siebie. My nie mamy. Na szczęście, ale jutro ma padać. Co? No czekam, aż skończysz. I chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj będziemy robić tutaj to. Także teraz oddaję głos Adrianowi. Wcale nie jest zimno, aż sobie futro z kurtki odpiąłem. Dzisiaj będziemy robić drugie podejście do żywopłota. Płotu! Cicho. 200 sztorbów na początek i jak się tym razem przyjmą, to za rok kupuję dużo więcej. Pan sprzedawca się przejął, że tyle mi się nie przyjęło i dał mi dokładne instrukcje, które brzmią tak jak ostatnio. Poproszę wtykać w ziemię odpowiednią stroną. I podobno wszystkie są posortowane tak, żebym nie musiał myśleć. Także jest szansa, że się uda. Instrukcja dla debili. Tak. Po prostu uznał, że to czynnik ludzki. Zawinił. Tak. I być może miał rację. Ale może też nie, bo po prostu to za dupie i nic tu nie rośnie. Także tutaj było wyściółkowane, było regularnie plewione, a i tak jest lipa. Zaczynamy stąd, bo tu jest łatwiej, a tam będziemy walczyć. A czy te liście tu chcesz zbierać? Nie, nie to jest, po prostu to jest ściółka. Tak. I tak jak jest dwa rzędy i te wszystkie, co są zdechnięte, wyciągamy. No wiem. I żeby nie było, że jestem jakiś nieudasem, pąk jest w górę, w dobrą stronę, było wtyknięte w ziemię, zero korzeni, nic. Także to ty wierzby są nieudasem, a nie ty. To wszystko na kompościk idzie. To to samo. Nie, ta miała korzeń, ale zdechła a i tak. Ta nie ma. A te co nie mają, to się tak wyciągają jak te. Patyczki, kurde. Ja już 4 wyciągnę. Ta miała korzeń, coś tam próbowała rosnąć. Tu nie ma żadna korzena. Z tego co widzę, to wszystkie były sadzone dobrą stroną. Czyli jednak nie jestem debilem. Moim zdaniem mokro, to za mokro dla nich. Jak one lubią mokro? Czy ty wyjęłaś dobrą? Nie. Widziałem to. Dwa. Ile tu ich chcesz składać? Tak jak było. Nas widzieć w ogóle? Teraz to nie wiem, czy cię widzieć. To już nie wtykam więcej, bo nie, po co? Tu już jest. Już zakończyliśmy ten etap inwestycji. To był szybki etap. Ten drugi nie będzie szybki. Pan śmieciarz. Adrian się zastanawia, widzę. Procesy myślowe zachodzą. W tym URB.
Jak tam twoje procesy myślowe zaszły? Nie wiem, czy to przekosić najpierw tutaj. Bo musimy iść aż tam do końca, nie? No to raczej, że przekosić, nie? Nie będę tam włazić w te krzaki. To w takim razie przerwa techniczna. Adrian robi tam profesjonalny remont pod kaszarki. Co ci się tam zepsuło? Urwałem. A, urwał się mu ta wiecie, urwała się mu ta rączka, co? Może nią kość. W sensie trzymać jej kość. Więc teraz naprawia. Boże, to jest taka misja. Już się tak ci jest gorąco? No jak mam te szelki na kurtkę założyć? A. No, a ja chciałam tu do tych donic, w których były arbuzy, kupić cebulki różnych kwiatów, żeby zrobić tą lasagne z kwiatków i żeby na wiosnę wyrosła. Wiem, że już jest trochę późno, ale myślałam, że może jeszcze uda mi się złapać coś na przecenie. No, niestety nie. W żadnym ze sklepów nie było. Byliśmy i w Castoramie, i w Lidlu, i w takim tu ogrodniczym obok i już nie ma. No chyba, że chciałabym wsadzić 100 tulipanów, ale nie. I ten pomysł podpatrzyłam na kanale W pogoni za Slow Life. Super pomysł, no ale u mnie już jest za późno. Mogłam pomyśleć wtedy, jak sadziłam tulipany tu przy foliaku, no ale już... Niestety nie. A tu piwonia. Jeszcze powinnam ją chyba obciąć. W sumie. Mama zawsze obcina. No widzicie, że ze mną taki ogrodnik. Zaraz ją obetnę. Chyba. Ups, chyba coś nie działa. Tak mi się wydaje. No, w każdym razie nie będzie lasagne z cebulek, bo nie ma cebulek już. No, a co z kwiatów? No nie wiem, to się okaże na wiosnę dopiero, bo tutaj jest cały ten pas, który chciałabym jeszcze dosadzić. Może jakąś piwonię sobie z ogródka wezmę od rodziców albo od dziadków, zobaczymy. I posadzę jeszcze obok tej jednej. Ta jest biała, więc jakaś różowa by tu fajnie wyszła. No i tam widziałam trochę w sklepach takich krzewów. Zaraz jak znajdę, muszę tylko telefon wyciągnąć. O, odpaliło mu. Jak znajdę, to wam powiem, o czym myślałam. Bo robiłam specjalnie zdjęcie, żeby obczaić, co to jest, ale jest wielkie prawdopodobieństwo, że już usunęłam to zdjęcie. No oczywiście. No dobra, to wam nie powiem. Pięknotka? Co, jakoś tak to się nazywało. W każdym razie to jest takie drzewko i ma takie fioletowe kuleczki, takie naprawdę fioletowe. Będę szukać później w necie i może znajdę to, gdzieś wam podlinkujemy pod filmem nazwę. No i to chyba na tyle. Ja w sumie jeszcze chciałam powiedzieć, że z tymi filmami to teraz może być różnie, bo jesteśmy bardzo zależni od pogody. Często pada i po prostu nie mamy jak nagrywać, nie ma gdzie postawić aparatu, czy tam jak no w ogóle jak nagrywać, bo no w deszczu też nie jest przyjemnie pracować. Adrian ostatnio przyjechał na działkę i tak szybko jak przyjechał, no to tak szybko wrócił, bo padało po prostu. Więc jakby, no niestety, jesteśmy zależni od pogody i myślę, że może być różnie z tymi filmami. Ale oby było, ale oby był jak najczęściej, o to chciałam powiedzieć. Tam się cały czas dzieje.
dzieją się tam sprawy. Dobra, czyli zaczynamy walkę. Adrian obciął, co miał obciąć i teraz będzie ta gorsza część tego wszystkiego. O, tu widzę, że nic nie wyrosło. A, chciałam wam pokazać, bo tu jakieś drzewko się zasiało. Zostawiamy je na razie, ale może wiecie, co to jest. Oto. Tutaj. Mi jest ciężko powiedzieć po liściach. To na pewno nie jest ta olsza, którą tu mamy, pod którą właśnie stoimy. Coś innego. Widzicie, 3 minuty i gotowe. Żartuję, to trwało 10 lat. Z piłą ręczną. Au, ale się udrapnęło. Brawo! To drzewo jest większe od ciebie. Czasem tak bywa. Idzie dziad, idzie dziad, idzie dziad, idzie dziad, idzie dziad. Dobra, poszedł. Wracamy do rzeczy ważnych, czyli będziemy dalej pielić. Już mnie pokrzywy po pół. Musimy zrobić clickbaitowy tytuł, clickbaitową miniaturkę. Tragedia na Zadupiu. Żywopłot za 50 zł się nie przyjął. Wszyscy będą klikać, a potem wejdą i zobaczą, jak informatyk i filolożka wyrywają chwasty. Znaczy nie musimy napisać w tytule tylko, że tragedia, a dopiero w filmie powiedzieć, że żywopłot za 50 zł się nie przyjął. Paczkę mi zabrał. Wyszło słońce, Adrian zaczął wciskać żywopłot już. Nawet zaznaczył kijem, dokąd będzie. Słychać gęsi. Jest magia. O, zobaczcie tam, jak ładnie. A tu już się dzieje. Piknik. Podoba mi się, że w ogóle tego nie widać, ale żywopłot już stoi. Co tam podejść? Tu, tam, dotąd, gdzie taczka to zrobiona i teraz idę jeszcze w chaszcze dokończyć. Jest zaznaczone. Jakoś to tam będę przykładał się o 5% bardziej w tym roku, żeby to odchwaścić, powiedzmy tak. Ze dwa razy może. I tak. Pozostała część aż do narożnika.
Chyba kupiłem ich więcej w tym roku, bo wyszło mi po 3 rzędy. Ostatnio zrobiłem też kawałek tutaj, ale w związku z tym, że wyznaczyliśmy granice i wiemy, że to ogrodzenie wypada jednak trochę dalej, no to już tam nie poprawiałem. Więc tu są 3 rzędy. Tam też są 3 rzędy do samego końca. I za rok znowu będziemy się śmiać przez łzy, że nic z tego nie wyszło i będziemy robić od nowa. Oczywiście tak samo. Powiem wam, że dzisiaj było ciężko, żeby upiec cokolwiek. Swarożyc z nami nie współpracował. I co? I teraz będziemy jeść. Jest buła z kiełbasą. I tym oto optymistycznym akcentem z bułką w ręku żegnamy państwa. Widzimy się w następnym odcinku. Tak. Zaczęło padać. Akurat zajebiście zaczęło padać, jak mieliśmy usiąść i posiedzieć. Bo tak. Trzymajcie się. Do wiedzenia. Ciepło. Niech wam będzie ciepło. Expecto patronu! A jaki był ten śmiertelny? Ja nie wiem. Lejbolsa jeszcze było. Nie, było coś. To Hermiona mówiła. Adawa kedawa? A było, no. Jak to szło? Idziesz sobie, nie? Tu masz kurwa taką, nikt się niczego nie spodziewa. Awada kedawra! Nie było tego widać. No to jeszcze tak raz. No teraz. Idziesz sobie, idziesz. Awada kedawra! I chuj kurwa, wszyscy zabici. Co robimy, kiedy nie chce nam się robić? Dobra, koniec. Weź ich jeszcze raz zaczaruj. Expecto patronum! Nie wiem, czy ja to dobrze mówię, potem Emil się spruje. Emil, nie prój się. On już nas nie ogląda.